cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii na moim kanale. Odcinek 70. Zaczynamy sobie. Jak możecie już zauważyć, mamy tutaj nowego wozidupa, że tak powiem. Ja to słuchajcie, zaraz opędzę, jak pierw może we wstępu. Gdzie jedziemy, co robimy? Otóż słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Nowogardu. Nowogardu do Lidla w zasadzie. Tutaj z Płocka wjeżdżamy, w Płocku ładowałem. I jedziemy sobie, tak jak sobie na Nowogard. Słuchajcie, nowy samochód, powiecie, kurwa, czy znowu? Otóż powiem wam szczerze, że samochód kupiony w zasadzie dlatego, że parę osób w naszej firmie zainteresowanych tym samochodem, takim samochodem jakim jest DAF 105. Przyznam szczerze, że wykaczyłem go sobie przez przypadek, wracając na wyjeździe po prostu służbowym w Czechach. Dogadywaliśmy zlecenie pewne, po prostu wracając zauważyłem go, że stoi w świetnym stanie, parę przeróbek i gotowy do jazdy. Z zewnątrz wam go pokażę gdzieś tam, jak sobie będziemy stali. Taki zakup, wiecie, niespodziewany. Aczkolwiek, no mówię, jak skoro oddałem mana po prostu do firmy, no to czasami mi się przydaje drugi pojazd z tego względu. Dobra, już jestem, wybaczcie, gdzieś mi się kamerę włączyła. Otóż tak jak wspominałem, no, drugi pojazd mi się przyda z tego względu, tak jak na przykład mamy sytuację tutaj, że jadę po krajówce, a niestety no Mercedes z tego względu, no, silnika jakiego posiada, tak pali dość dużo. A DAF, muszę przyznać, jest bardzo ekonomiczny. Przy odpowiedniej jeździe, odpowiednim doborze biegów pali mi mniej więcej 25 litrów. Zdecydowanie mniej niż Mercedes, który pali ponad 32. Dwa takie o spalanie. Tak więc no, zdecydowanie bardziej mi się to opłaca. Słuchajcie, no niestety PS-a, nie wiem, coś tam nie chciał mi wskoczyć ten adres, ale sobie rady. Daleko do Nowogardu nie ma w końcu. Słuchajcie, no nowy pojazd, taki mówię, no nie spodziewałem się, że go kupię, kupiłem. Tutaj też zwłaszcza z Mateuszem gadałem, Mateusz również bardzo zainteresowany po prostu tego typu pojazdy. Mateuszowi zawsze się podobał Dafik. Mówię, to kupię w sumie. Będzie Mateusz chciał, to również go dostanie, mu pożyczę. Mieliśmy go całego białego tutaj w sterku, jak się przyjrzycie. Czerwony również, no mówię, to wam pokażę na pobzie, jak to wygląda. Parę takich drobnych rzeczy, choćby tutaj, jak widzicie, na półce i na tej takiej dolnej półeczce te takie dywaniki, no nie wiem, jakby to wam nazwać, są zmienione, były takie czerwone, niezwykle mi się podobały. Zmieniłem sobie na wzór, który w najnowszych DAF-ach Euro 6. Tutaj też w sumie paradoks, o ile 105 mi się bardzo, bardzo przyjemnie jeździ, fajnie, to do 106 to powiem szczerze, że nie za bardzo chcę się wsiadać nawet. Taki troszeczkę inna sytuacja. Radio zostało wymienione, tak, bo tutaj jakimś tam stare było. Takie drobne rzeczy, wiecie, które mogą przyjemnią mi jazdę, że tak powiem, tak? Panel tutaj też na środku był taki, ala drewno miało symulować. Poniszczone, wymienione. Ogólnie tak, samochód z małym przebiegiem jeździł tutaj w takiej rodzinnej firmie. No i po prostu troszeczkę tam zmęczony już życiem. Wystarczyło lekko odświeżyć i jest wszystko tak, jak powinno być. Otóż słuchajcie, z takich poważniejszych tematów, pozwólcie, zanim zacznę, to się wypłynę kawy.
A, już zimno. Z takich poważniejszych troszeczkę tematów taka sprawa dość była dla mnie, która do mnie wczoraj, informacja, która do mnie wczoraj dotarła. Przecież pierwszy jedziemy w bramki Iwana. Dobra, no to słuchajcie, no wczoraj informacja, która do mnie dobiegła, niestety przyjemna. No, odezwał się mój dobry kolega z Gorzowa do mnie. Wczoraj o godzinie, po godzinie 10, było chyba za 15, 11, jak się nie mylę, nasz wspólny znajomy jechał codziennie do pracy, dzień jak codzień do pracy po prostu jechał. Z tego, co mi opowiadał, jeszcze z rana mieli ze sobą kontakt na forum. No i niestety na drodze między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Niestety no, człowiekiem, który zginął, był mój znajomy. Więc nie, sytuacja niefajna, zwłaszcza powiem wam szczerze, że no, on nie był to jakiś tam mój wielki przyjaciel czy coś, ale po prostu znałem tego gościa dość dobrze. Spędziłem z nim nieraz czas po prostu i przyznam szczerze, że chłopak młody, 20-letni. Naprawdę szkoda, bo był mega, mega fajnym człowiekiem. Powiem wam szczerze, że o ile, ja przynajmniej tak mam, o ile słyszę o jakichś tam, wiecie, wypadkach i tak dalej, zawsze jakoś to tam małą refleksję do mnie daje, że co by było, gdybym ja tak zrobił, jak można byłoby to, tego uniknąć, tak, w sensie, wiecie, no. Jeżeli czytam, powiedzmy, nagłówek, że młody chłopak się zabił, bo jechał za szybko i nie wyniosło go i wjechał w drzewo, no to tak trafia do mnie, że równie dobrze mogłem być to ja, tak, któremu, nie wiem, coś tam mnie podkusiło i po prostu chciałem pojechać szybciej czy coś. Jakaś lekka refleksja zawsze jest. O tyle wam powiem, że w momencie, kiedy wczoraj to usłyszałem i przeczytałem artykuł o tym, który jest zamieszczony w internecie, artykuł będzie w opisie. Nie będę tutaj wstawiał zdjęć z tego wypadku, z tego względu, że no nie wiem, czy po prostu autor tych fotografii sobie tego życzy. O tyle powiem wam, że po tej informacji naprawdę naprawdę nie wiedziałem, co powiedzieć. Przeszła przeze mnie bardzo, bardzo taka poważna refleksja. No przyznam wam szczerze, naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą począć. Tak więc no dopiero w zasadzie jak taka sytuacja dzieje się z kimś, kogo znaliśmy, to naprawdę, przynajmniej do mnie wtedy to tak dotarło, że nie znasz dnia ani godziny tak naprawdę. Chwila, moment i cię nie ma. Niestety nie można tu powiedzieć, że no mój kolega Mateusz, tak? No nie Mateo, oczywiście, że nie Mateo. Szef firmy Mateusz się nazywał, tak? Bez winy, bo w zasadzie to jego wyniosło, za po prostu deszcz padał, było ślisko, zbyt z wysoką prędkością wjechał zakręt, wyniosło go. Po prostu czołowo chyba zderzył się z Fordem Transitem. No niestety nie można tu powiedzieć, że to nie była jego wina. Przyznam wam szczerze, że jeszcze wyczytałem w zasadzie, bo na forum miałem kontakt z jego kolegą, tak, z przyjacielem jego, którzy mają od dzieciństwa podobno. Teraz lada dzień miał zmieniać opony z zimowych na letnie. Po prostu stwierdził, że te zimowe już się do dalszego użytku nie nadają i po prostu, wiecie jak to, miał BMW. Pojechali troszeczkę tam upalać kapora gdzieś tam na parkingach, no i niestety, no, te opony
złe warunki, niedostosowanie prędkości, no niestety, no dzisiaj już z nami Mateusza nie ma, no. Prawda. Informacja do mnie trafiła, oczywiście interesowany to pod spodem jest artykuł. W opisie będzie artykuł do tego. Ja również z tego wypadku. No niestety, no co ja mogę powiedzieć? Szerokości Mateusz na niebieskich autostradach, tak? Takie historie się zdarzają. Powiem wam, że troszeczkę tutaj taka smutna atmosfera nam się zrobiła. Basen go wyprzedził. Słuchajcie, co do rekrutacji w naszej firmie. W zasadzie wczoraj był pewien człowiek na rozmowie kwalifikacyjnej. Damian i powiem wam szczerze, że Damian się dostał do nas na okres próbny, tak więc prawdopodobnie jutro już zacznie jeździć sobie na okresie próbnym, więc bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wszystko się uda i zyskamy kolejnego fajnego pracownika, tak? Więc jestem dobrych myśli. Co do rekrutacji, jeszcze jedno miejsce jakie się tam znajdzie, więc zapraszam. Bo lada chwila będziemy tą rekrutację zamykać. Co znowu? Wypadek? To już kiedyś coś takiego też było, pamiętam. Znowu ktoś jechał pod godzin. Tutaj znowu taki temat wypadków. No. Cieszę się, słuchajcie, że ostatni odcinek się no w taki, a nie inny sposób, że to tak ujmę. Także mimo wszystko, no że naprawdę odcinek troszeczkę, bardzo różnił się od moich wcześniejszych planów, to dobrze go odebraliście, miałem dużo lajków, dużo wyświetleń, bardzo mnie to cieszy, komentarzy też parę wpadło, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Cieszę się, że mimo wszystko jakoś ten odcinek wyglądał, jakoś wam się podobał. Tak więc po prostu się cieszę z tego powodu. Jak widzicie w DAF-ie, mimo tutaj, no, że można powiedzieć, że jest automat, no ja używam manualnej. Mam szczerze, że odkąd używam G27, to ja za automatem dla mnie to już czy nieprzyjemność, nie tyle, że nieprzyjemność, co po prostu jeżeli mam możliwość jazdy na manualu, no to z tego korzystam, tak? Tutaj, wiecie, jedyne, nie wiem, czy to plus, minus, to już według was taka rzecz inna, która jest w DAF-ie, a nie ma w innych ciężarówkach. W momencie, kiedy jadę 90 na godzinę DAF-em, świat za oknem zdaje mi się, że leci strasznie powoli. Po pierwszej trasie w zasadzie byłem pewny, że przejechałem może z jakieś 200 km. Byłem znużony i tak dalej, aczkolwiek patrzę, a na... przejechałem już ponad ich 500 w tamtym momencie, tak więc... takie no dziwne uczucie, że niby jedziesz wolniej niż jest naprawdę. Nie odczuwam tego w żadnej innej ciężarówce, tylko w tej, więc no dosyć dziwna sytuacja.
Nie wiem, czy jeżeli jest tu jakiś kierowca DAF-a, czy masz też coś takiego, czy to może mi się tak zdaje po prostu. No nawet nie mam pojęcia, powiem szczerze. Jakoś tak się wydaje. O, w zasadzie jedynym takim, taką rzeczą, której nie lubię w tym DAF-ie jest sprzęgło. Sprzęgło przy ruszaniu. Bardziej, o wiecie, no przy zmianie biegów jakoś idzie. Ruszania DAF-em bardzo nie lubię. Przyznam szczerze, że często mi na początku gas, dalej mi w zasadzie gaśnie co trochę. Jakoś tak, nie wiem, przyzwyczaił się do innych marek i tutaj mi po prostu chodzi, to trzeba więcej gazu dać, niż po prostu sobie dawałem w innych ciągach. Dlaczego tak jest, no nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, bo widzę, że tutaj do mnie Mateo dzwoni. Zaraz się widzimy, tylko odbiorę. No i dobra, już jestem. Myliśmy sobie przed chwilą piłę. Otóż podejrzewam, że większość z Was będzie się zastanawiała, dlaczego za Bydgoszczą pojechałem w stronę Koszalina. Otóż powiem Wam szczerze, chciałem Wam pokazać, ale no jakoś telefonem tak wypadło. Otóż tak, dla Waszej ciekawości, polecam sobie troszeczkę czasami poszukać nowych tras, bo przyznam szczerze, że na mapie jest parę dróg takich ukrytych, które mimo wszystko są na mapie, którymi można przejechać. No tutaj niestety nie wyszło, być może Wam pokażę to w jakimś tam następnym odcinku, jak nie zapomnę. Po prostu w momencie, kiedy widzicie, że jest zakręt, nawet którego nie ma na GPS-ie, a nie ma na nim tych takich barierek oddzielających, to polecam nawet z czystej ciekawości wjechać, zobaczyć, bo najprawdopodobniej droga ta doprowadzi Was dokądś. Tak jak to zresztą było w ostatnim odcinku, jak widzieliście, droga, której nie było, naprawdę z Dziwnówka do Nowogardu właśnie nas doprowadziła, tak więc ja osobiście polecam sobie poszukać takich dróg, bo możecie znaleźć kilka fajnych takich objazdów, które można zastosować sobie. I dalej. Słuchajcie, tutaj też taka troszeczkę inna sprawa, inna sytuacja. Otóż słuchajcie, mam zamiar... Znaczy, no na pewno coś takiego będzie, będę próbował. Chcemy sobie tutaj ogólnie firmowo zrobić GTA 5, tak? Slot samochodowy. Otóż no wiadomo, że nas tam dużo nie ma z tym GTA, chcemy po prostu jak najwięcej osób uzbierać. Slot samochodowy, następnie będę chciał się pobawić troszeczkę edytorem filmów, który jest zawarty również w GTA. Zrobić jakiś fajny film związany właśnie ze zlotem samochodowym, z jakimiś tam atrakcjami na tym zlocie. Tutaj no też takie pytanie, czy Wam się takie pomysły podoba. Ja najprawdopodobniej ten filmik, o ile zrobię go, bo zależy, czy mi się uda, no będę siedział po prostu, aż mi się uda, mam nadzieję. Mam zamiar coś sobie popróbować, bo no ludzie naprawdę fajne filmy robią. Tak więc najprawdopodobniej filmik tak czy siak się pojawi. Tylko pytanie do Was, czy Wy byście byli w razie czego czymś takim w ogóle zainteresowani? Czy... No tutaj wiadomo, że też po pierwszym filmie będziecie dalej mogli stwierdzić, czy tak, czy nie. Aczkolwiek, czy tak na pierwszy no, rzut oka, no bardziej, czy na pierwszy, po tym jak mi pierwszy raz słuchacie, czy jakieś takie pomysły Wam się widzą, czy to jest dobry pomysł. Jeżeli macie chęć, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Przyznam szczerze, że w zasadzie często sobie robimy jakieś tam zloty samochodowe, różne atrakcje z tym związane, od wyścigów, drag, jak nie wiem, jak są na samochody terenowe, pojazdy, to i jakieś tam
wjeżdżamy sobie gdzieś tam, więc różne takie atrakcje. Tutaj też dla Was informacje, jeżeli byście chcieli w czymś takim wystąpić, macie GTA, jesteście ogarnięci, to możecie tutaj albo na moim fanpage'u do mnie napisać. No po prostu jeżeli po prostu będzie wszystko ok, to najwyżej podam Wam mój nick w GTA. Podam datę, bo jeszcze data nie jest w zasadzie ustalona i będzie taka możliwość do nas dołączenia, wystąpienia w takim filmie. No mówię, no GTA w filmie ma parę osób. Teraz nawet już nie będę liczył, ale nie jest to jakaś tam wielka ilość osób, to będzie jakiś taki mały zlocik, aczkolwiek no mamy zamiar coś takiego zrobić. Się odstresować, tak? Mówię, data jeszcze nie jest znana. Najwyżej, jeżeli będę już miał potwierdzoną datę, to jeżeli będzie jakikolwiek odzew, to napiszę o tym na moim fanpage'u. Oczywiście bardzo Was serdecznie zapraszam na mojego fanpage'a. Przyznam Wam szczerze, że z dnia na dzień przybywają mi na nim polubienia stron, tak? Więc bardzo mnie to cieszy i ostatnio mówiłem znowu, że będę wstawiał zdjęcia tutaj dupa. To już nie tyle z mojego lenistwa, co po prostu troszeczkę działałem z tym DAF-em. Pokażę Wam go na filmie. Ale już teraz na serio mam nadzieję, że troszeczkę po prostu więcej tych zdjęć się będzie pojawiało na moim fanpage'u. Zjeżdżam na prawo, a tu się prawie kończy. Słuchajcie, wjeżdżamy sobie do Nowogardu. W takim wypadku zróbmy tak, dojadę sobie na miejsce, jeżeli będzie możliwość, to rozładuję, jak nie, to gdzieś tam postawię i jeszcze Wam pokażę DAF-a i zakończymy sobie odcinek, tak więc widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy na miejscu, przyznam Wam szczerze, pierwszy raz widzę tak opuszczonego Lidla, że tak opuszczonego, opustoszałego. Na parkingu w zasadzie stoją chyba za 4 samochody. Podejrzewam, że ze 3, chociaż są pracowników. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze jest w tym sklepie. Nawet przy rampach tutaj nikogo nie ma. Zaraz ma ktoś przyjść mi rozładować. Nakazali mi tu cofnąć. No słuchajcie, DAF. Jak wygląda DAF? Jak widzicie, jest to Space Cup, nie Super Space Cup. Taki się trafił, szczerze mówiąc, mi się jakoś tak bardziej podoba. Jak widzicie, on był cały biały, naklejki czerwone pod kolor tutaj tego paska na chłodni są zrobione. Oczywiście taki standardowy wzór DAF-a. Co tu jeszcze mamy ciekawego? W zasadzie no powiem Wam szczerze, że reszta jest taka standardowa, zwykła, tak? Tutaj takie drobne poprawki były, nie wiem, na przykład tu plastiki takie z boku mamy. To były troszeczkę stare, tak więc zostały wymienione. W zasadzie wszystko jest tak standardowo, zwyczajnie. Tak jak zresztą DAF-a chciałem. Tutaj te dwa halogeniki sobie zamontowałem, jakoś mi się tak spodobały. Listewkę na grillu. I to w zasadzie wszystko, dużo zmian jest we wnętrzu. No wiadomo, jak się wprowadzałem, to sobie porobiłem. Ale to nic ciekawego, tak więc myślę, że z grubsza na szybko DAF-a tutaj umówiłem. Otóż słuchajcie, jeszcze nie wspomniałem, to DAF jest z 2012 roku, więc jeszcze tutaj mamy moment, kiedy nie miał tych wszystkich bajerów jak Euro 6, tak? Czyli tam z tyłu tych... Boże, patrzcie, aż normalnie zapomniałem. No tutaj tych błotników, tak? Błotników ze światłami. Lusterek nie miał z Euro 6, tak, takie rzeczy. No bo te ostatnie wypusty 105 tak mają. Zresztą z tego co wiem, to jeszcze idzie trafić fabrycznie nowego DAF-a 105, tak więc no jeżeli już kupujecie, no to one będą właśnie w takiej konfiguracji, że tak powiem, ale Euro 6. Tak więc w zasadzie to by było na tyle. Jeszcze ostatnie tutaj spoglądnięcie na DAF-a. Dzięki wielkie za oglądanie.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie jeszcze raz za komentarze pod ostatnim filmem, za aktywność. Zapraszam na fanpage'a, na wszystkie linki podane w opisie. I oczywiście dla zainteresowanych artykuł, o którym wspominałem wcześniej, jest również w opisie. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.